Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker, a w nim jak zwykle w środę pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Pan doktor przyszedł tym razem z kotem Hersztem, który się czuje bardzo dobrze w naszym studio. Nie ucieka, mruczy, przed programem się przytulał do pana doktora, może jeszcze to zrobi, ale teraz przejdziemy do wydarzeń bieżących, ponieważ dużo się dzieje w polityce, jak zwykle przed wyborami, ale na prawicy, a właściwie wśród narodowców pojawiła się nowa gwiazda. Kim jest pan Sekulski? Doktor Leszek Sekulski był swego czasu doradcą u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem komisji weryfikacyjnej, skąd został usunięty. Dlaczego został usunięty? Tego nie wiem. On sam twierdzi, że się sam wycofał. Później próbował być doradcą Nowoczesnej. No a teraz zbiera podpisy dla Konfederacji. Czy jest to, można powiedzieć, drugi Grzegorz Braun, czy nie? Jest to inteligentna wersja Grzegorza Brauna. Dlatego, że tam, gdzie Grzegorz Braun plecie banialuki o tym, jak to będą Polacy mordowani na rozkaz Amerykanów w wojnie z Iranem. Ewentualnie na rozkaz Żydów, bo to też jest taka wersja. Amerykanie, jak wiadomo, wykonują rozkazy Żydów według Brauna wyłącznie. To Leszek Sekulski straszy wojną z Iranem i wciągnięciem Polski przez Amerykę do wojny z Iranem, ale w sposób inteligentny. Także nie można tutaj porównywać tych dwóch osób. Cel jest ten sam, to znaczy zdystansować, odsunąć Polskę od sojuszu z Ameryką i zbliżyć do Rosji pod hasłem polityki wielowektorowej. Natomiast wykonanie jest oczywiście bardzo inteligentne. To nie jest poziom Grzegorza Brauna. Czym się zajmuje pan doktor Sekulski? Zajmuje się geopolityką. Napisał kilka książek na ten temat. Swego czasu zakładał Towarzystwo Geopolityczne. No a teraz występuje często na YouTube, ostatnio w Realu. Panie doktorze, powiedział pan, że tutaj jest ostrze wymierzone w Stany Zjednoczone, w sojusz polsko-amerykański. Przed wizytą Donalda Trumpa widać coraz więcej tych przeciwników tego sojuszu. Mamy listę ambasadorów, o której będziemy z panią poseł, z panią marszałek Gosiewską rozmawiać na ten temat. A to pewnie sznep, to... Tak, oczywiście. Z góry wiadomo, kto się tam podpisuje pod takimi paszkwilami na Polskę. Tak, ale również z zagranicy, bo na przykład Washington Post opublikował też list do Donalda Trumpa, taką właściwie odezwę, żeby nie przyjeżdżał do Polski, bo to jest kraj, w którym jest złamana demokracja. No ale Washington Post, jak wiadomo, to jest jaczejka lewactwa i szaleństwa ideologicznego. I to jest całkiem zrozumiałe, bo Washington Post po pierwsze zwalcza Trumpa, a po drugie zwalcza Polskę jako siedlisko Ciemnogrodu, no bo prawda, tutaj pederaści nie wyznaczają trendów, nie decydują, co jest modne, a co nie, no to Polska jest Ciemnogrodem. Wczoraj w Polsce dużo zainteresowań, zwłaszcza w świecie medialnym, wzbudziła informacja, że fundusz amerykański kupił większościowe udziały w Axel Springer, który jest to historyczne właściwie przejęcie, ponieważ po raz pierwszy w historii to Amerykanie przejęli przedsiębiorstwo niemieckie. Wydawnictwo, duży koncern, przypomnijmy, w Polsce to jest Onet, to jest Newsweek, to jest Fakt. Czy myśli pan, że będą zmiany? To jest bardzo ważne, kto jest właścicielem tego funduszu, ponieważ właścicielem funduszu jest człowiek, który finansował najpierw kampanię George'a Busha Juniora, później senatora McCaina, później Donalda Trumpa. Krawis. Tak. To jest ważne właśnie kto, dlatego że sam fakt, że Amerykanie, to nic nie znaczy, bo główna szczujnia antypolska, czyli TVN... Ale jest, to jest Discovery, panie doktorze. No właśnie, więc jest własnością Amerykanów, ale jest tych lewicowych. No lewicowych, dokładnie. Tych lewackiego szaleństwa, więc myślę, że do jakichś zmian jednak będzie musiało dojść. No i ciekawy jestem, co zrobią pracownicy frontu ideologicznego w Onecie. No już dziennikarze, niektórzy się na Twitterze, już się śmieją na Twitterze, były takie komentarze, że Tomasz Lis pośpiesznie kasuje tweety swoje na temat Trumpa. No nie dziwiłbym się, ja się spodziewałem, że Tomasz Lis teraz napisze: zawsze popierałem największego geniusza wszechczasów, Donalda Trumpa. A pisał tak, proszę państwa.
Co może nam przynieść wizyta dla Polski, wizyta Donalda Trumpa? Trzeba przede wszystkim sobie zdać sprawę, że Polska dla Stanów Zjednoczonych jest kluczowym państwem regionu. Dlatego, że teraz... To dlaczego, jak pan mówi, jaczejka na froncie ideologicznym umniejsza tę rolę? No właśnie dlatego, żeby rozerwać ten sojusz polsko-amerykański. Dlatego, że on uderza w interesy niemieckie i rosyjskie. Zresztą fakt, że Heiko Maas, który znany jest z wielbienia Rosji, nagle zakochał się w Polsce i zaczął coś mówić o tym, że Polska powinna większą rolę odgrywać w Unii Europejskiej, to jest właśnie pierwszy efekt zapowiedzianej wizyty prezydenta Trumpa, tak? Bo Niemcy się tego boją. Bo jaka jest sytuacja? Wielka Brytania odchodzi z Unii Europejskiej, tak? Powstaje nie jeden obszar amerykańsko-angielski. W Unii Europejskiej zostaną Niemcy i teraz dla Amerykanów Polska będzie najważniejszym partnerem w tym regionie, no bo Polska jest jedyną przeszkodą, która oddziela Niemcy od Rosji. Niemcy od Rosji, ale nie tylko. Również Niemcy od Chin. Proszę pamiętać, że tutaj jest bardzo ważna sprawa Chin i wejścia Chin do Europy. Tak? Więc jeśli Stany Zjednoczone nie chcą stracić Eurazji, nie chcą stracić Europy, no to muszą wesprzeć Polskę. I problem jest teraz taki, co my będziemy żądali w zamian, bo po prostu my sami tutaj znaczącej roli w regionie bez pomocy amerykańskiej nie możemy odgrywać, bo jesteśmy za słabi. Ale z pomocą amerykańską możemy rzeczywiście odciążyć Stany Zjednoczone, które będą mogły się skoncentrować na zachodnim Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Tylko, że do tego potrzebne jest wsparcie właśnie w inwestycjach, w pomocy wojskowej dla Polski i całego regionu. Bo to nie jest tak, jak twierdzi pan Sekulski, że Stany Zjednoczone są przeciwnikami Międzymorza i chcą tylko Trójmorza, bo chcą tylko nas ograniczyć do roli kordonu sanitarnego. To zresztą też jest w naszym interesie, bo przecież przed wojną Polska istniała właśnie dlatego, że była kordonem sanitarnym. Przed Sowietami. Tak. Tylko Stany Zjednoczone chcą mieć tutaj taką siłę, która by zwolniła ich i mogłyby zaangażować się na zachodnim Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Więc to nie przypadek, na przykład, że Donald Trump się trzykrotnie spotka z prezydentem Zełenskim. Bo najpierw w Warszawie, potem w Nowym Jorku, a potem dłuższa konferencja w Waszyngtonie. No i w Polsce też jest bardzo ważne, że się spotyka właśnie z prezydentem Ukrainy, z prezydentem Polski, z premierem tak, Polski. Więc jeżeli... Ta wizyta ma bardzo wysoką rangę. Pomimo tego, co pisali różni publicyści, między innymi z Gazety Wyborczej, o tym, że ta wizyta to nic mało istotne. No, bo oni by tak chcieli, prawda? To są... Istotna była wizyta pana Bronisława Komorowskiego. Przypomnijmy memy, co się działo. No właśnie, tak wyglądała wizyta. Nie, no to był cyrk po prostu. To był cyrk i dajmy sobie z tym spokój. To jest ważne, że jeżeli mamy to Trójmorze, a na razie jeszcze nie Międzymorze, to dlatego, że właśnie inne kraje regionu, jak Węgry przede wszystkim, prowadzą ową politykę wielowektorową, czyli realizują interesy rosyjskie. Bo w tym porozumieniu nie ma Ukrainy, zostało ono ograniczone... Ale teraz jest szansa na to, że ta Ukraina wejdzie. Tak, zostało ono ograniczone do państw Unii Europejskiej, nie dlatego, że tak chciały Stany Zjednoczone, tylko dlatego, że takie państwa jak Węgry przede wszystkim, Austria, Słowacja realizowały interesy rosyjskie i niemieckie. Zobaczymy, co się stanie po tej wizycie. Ja wracam na podwórko krajowe, ponieważ zbliżają się wybory, jak już powiedzieliśmy w samym początku. Ten parlament może wyglądać zupełnie inaczej. Jak był pierwszy parlament, kiedy zaraz po wyborach w 1989 roku, to było mnóstwo partyjek malutkich, ale tym ludziom zależało. Jednak oni nie odstawiali takiej chucpy, co widzimy w ostatnich 4 latach. Zwłaszcza odstawia to poseł Niesiołowski, teraz się uspokoił. Rozumiem, że zarzuty, które na nim ciążą, to uspokoiły. No ale tak, mamy kolejkę następnych. Pani Nurowska, pani Jachira. I takie osoby będą w parlamencie. Nie, no bo strategia Platformy Obywatelskiej polega na tym, że skoro oni nie mogą doić Polski, skoro nie mogą pasożytować na Polsce, to chcą wszystko zniszczyć, a Sejm przekształcić w cyrk. Pokazać, że słuchajcie, albo my,
albo kamień na kamieniu tu nie zostanie, my wszystko wywalimy w powietrze, wysadzimy w powietrze, zniszczymy, ośmieszymy i tak dalej. I taka pani Yahira, która chciała być aktorką i która chce się za wszelką cenę wylansować, no doszła do wniosku, że najlepiej się wylansuje, jak będzie opluwała Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy to nie jest przypadek kliniczny, pana zdaniem? No to myślę, że lekarze się powinni tym zająć. No ja sam psychiatrą nie jestem, ale niewątpliwie Polska potrzebuje natychmiast zwiększyć liczbę studentów na Wydziale Psychiatrii. Panie doktorze, wybory mogą zamieszać na scenie politycznej, czy nie? No mogą zamieszać, przecież tak naprawdę wszystko w tej chwili zależy od frekwencji, bo jeżeli będzie frekwencja duża, to ani PSL, ani Konfederacja się nie dostaną. Myśli pan, że PSL z Kukizem się nie dostaną? Jeśli będzie duża frekwencja. Jeśli frekwencja byłaby rzędu na przykład 65%, a taka była no tylko raz, 64% wtedy było, bodajże około 60% w 89 roku, ale jeżeli teraz taka frekwencja będzie 65%, to wtedy PSL się moim zdaniem nie dostanie. Prawo i Sprawiedliwość jeździ po całym kraju, spotyka się z mieszkańcami bardzo małych miejscowości. Nie celuje w te ośrodki duże, no bo wiadomo, że w ośrodkach dużych jest i wiadomo. I dlaczego taka strategia, pana zdaniem? Dlatego, że chodzi o zmobilizowanie, maksymalne zmobilizowanie wyborców. Przecież taktyka Wrzasku Platformy Obywatelskiej ma bardzo przemyślany cel. Chodzi o to, żeby ludziom tak obrzydzić wybory. Politykę żeby, przede wszystkim, polityka, prawda? Ale wybory, żeby nie brali w nim udziału, żeby frekwencja była jak najniższa. A czy ta strategia Wrzasku nie doprowadzi do tego, że część wyborców Platformy Obywatelskiej w ogóle nie pójdzie na wybory? No tak, tak ale jest niebezpieczeństwo, że część wyborców PiS-u również nie pójdzie na wybory. Wie pani, tego dokładnie jak będzie, nie wiemy. Natomiast fakt pozostaje faktem, że jedyna nadzieja Platformy Obywatelskiej to jest obniżenie frekwencji i wtedy dostaje się PSL, dostaje się Konfederacja, dostaje się Lewica. Znaczy postkomuna. Postkomuna i mimo, że PiS wygrywa wybory, nie będzie miał większości samodzielnej. Także robienie ośmieszanie w ogóle polityki, instytucji publicznych, to jest bardzo przemyślany cel. To nie jest wynik działalności jakichś wariatów. Panie doktorze, a ataki na Kościół, przecież to też nie pomoże Platformie Obywatelskiej. To nie pomoże, atak na arcybiskupa Jędraszewskiego. Oczywiście, że to nie pomoże, ale wie pani, każdy ma jakąś granicę wytrzymałości, prawda? Po której ludzie już przestają czegokolwiek słuchać, wyłączają się, zamykają się u siebie i tak dalej. To chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że ludzie będą mieli wszystkiego dość. Ale sytuacja z posłem Brejzą i z marszałkiem Borusewiczem, który okazuje się latał z córką w różne miejsca, nie pomaga Platformie Obywatelskiej. No nie pomaga, ale wszyscy wiedzą, że Platforma to złodzieje. To wie pani, tutaj żadnego odkrycia się już nie dokona. Ale ma ona swój elektorat i chodzi teraz o to, jaka część elektoratu pójdzie do głosowania, bo elektorat Platformy raczej pójdzie, więc chodzi o tych pozostałych. Jeżeli będzie duża frekwencja, to nareszcie uda się zmarginalizować niemiecką targowicę. A jeżeli będzie mała lub średnia, no to wejdziemy w okres bardzo dużych zaburzeń i wstrząsów. Czy Platforma może liczyć skutecznie na pomoc zagraniczną? Oczywiście. Platforma cały czas uzyskuje pomoc z zagranicy. No jakoś tej pomocy w ostatnich dniach nie widać. Po wyborach do Unii Europejskiej to jednak nie widać tego. Nie widać tak jawnie, ale bez pomocy, bez chociażby na przykład takiej listy, o którym pani mówiła, Washington Post, no to jest element pomocy, prawda? A ja mówię o Unii Europejskiej. Bo to pan Unii Europejskiej. Teraz to się jakby tam w tej trwają przetasowania. Trwają przetasowania, nie mają czasu, ale poza tym czekają, co będzie. Myślę, że ta pomoc nie jest taka jawna, jest bardziej ukryta. A ja myślę, panie doktorze, że jednak lider Platformy Obywatelskiej nie jest wiarygodnym partnerem dla ludzi z Unii. No dobrze, ale nie mają innego. Wie pani, kto inny, tak? Biedroń to przecież jest komedia, no. No prawda. W zasadzie farsa. Więc tak naprawdę oni nie mają nikogo innego poza aktualnym kierownictwem Platformy, tak?
Ale na Platformie nie widać. Przypomnijmy ten sondaż, kto by wygrał z Grzegorzem Schetyną, kto mógłby zająć Grzegorza Schetynę, osoba nieznana, tak? Nawet nie ma lidera, który by zająć. Myślę, że po wyborach jakiś nowy lider będzie kreowany. Myśli pan, że... A ja myślę, że nie. A ja myślę, że nie, że Grzegorz nie. Schetyna tak sobie umeblował tą Platformę w tej chwili, żeby nikt nie zagroził. Nie musi być kreowany nowy lider Platformy. Po prostu będzie kreowana nowa partia i nowy lider. Nowa partia, mieliśmy wiosnę i co? No i co, no panie tak, doktorze? Są problemy kadrowe. Na szczęście są problemy kadrowe i to jest bardzo dobrze, ale na pewno przeciwnik nie będzie zasypiał gruszek w popiele, bo dla tych ludzi to jest po prostu kwestia życia i śmierci, bo jeżeli Platforma zostanie zmarginalizowana, to przecież te tysiące ludzi, którzy żyją z Platformy, ze stanowisk rozmaitych, nagle znajdą się na bezrobociu. No. No znajdą się na bezrobociu. Już ptaki lis jest przykładem klasycznym, prawda? A to jeszcze nie wiemy, bo może się objawić w zupełnie innej roli, chociaż te media się kurczą. Miejsca pracy się kurczą, jeżeli rzeczywiście dojdzie do zmian w niezwykłym Onecie. Czekam, jak Tomasz Lis napisze, zawsze kochałem Jarosława Kaczyńskiego. I to będzie, proszę państwa, naprawdę przewrót i to będzie oznaka, że jest rzeczywiście siła dobrej zmiany, nawet w kręgach, gdzie byśmy się nawet tego nie spodziewali. Bardzo dziękuję panu doktorowi, a ja państwa proszę, żebyście zostali z Dziennikarskim Pokerem, ponieważ za chwilę kolejny gość, będzie to wicemarszałek Sejmu pani Małgorzata Kosiewska. I ja oczywiście przypominam, że możecie państwo pisać na naszego maila dp@telewizjarepublika.pl, bo właśnie tematy, które zostały poruszone w tej części, pochodziły głównie z państwa maili. Zostańcie państwo z Telewizją Republika. Dziękuję bardzo.